Dobra, to zaczynamy? Zaczynamy! Rap to nie jest moja bajka, ani srop zgrabne pisanie. Bliższe mi są rozliczenia i tabel projektowanie. Lecz skoro padło wyzwanie, podejmuję je nieśmiało i nie pójdę w narzekanie, bo 16 to za mało. Tym, co podnoszą na duchu, by przejść przez to i nie skonać, mobilizują do ruchu, dla tych wszystkich wielka piona. I nie rób z gęby cholewy i wesprzyjmy dziś medyka. No już, ślimy te przelewy. Do roboty zegar tyka. Świetne. Pani Agnieszko, świetne. Ja myślę, że jednak pani ma te predyspozycje artystyczne. Może niech pani pomyśli, nie wiem, szkoła teatralna, a może od razu adeptka. Tylko niech pani pomyśli o nominacji, dobrze? Dobrze, to ja pomyślę i dam jeszcze znać. Dobrze, to pa, kochana! No to teraz czas na truskawki dla Nadii. No, to teraz chwila dla... Przecież mam przerwę, no... Dzień dobry, panie Robercie. Co słychać? Dzień dobry, pani Nadiu. Ja dzwonię, bo rozmawiałem z Moniką i doszliśmy do wspólnego wniosku, że to była zbyt pochopna decyzja. My się szanujemy, lubimy, ale już miłości między nami nie ma. No, ta pierwsza ekscytacja, to wszystko wygasło. No i tak stwierdziliśmy, że będzie najlepiej dla obu stron. I teraz tylko czekamy na procedurę rozwodową. A co z Szogunem? Pani Nadiu, Szogun totalnie się uspokoił. Z Moniką ustaliliśmy, że będziemy mieli wspólną opiekę. Trochę będzie u niej, trochę będzie u mnie. Przestał nawet gryźć mi nogawki. A co z teściową? O tym wolałbym nie mówić. To był jakiś koszmar, pani Nadiu. No, istna burza. Ja mam wrażenie, że ja będę potrzebował terapii po prostu po tym wszystkim. Mam nadzieję, że mi pani pomoże. Oczywiście. Właśnie, pani Nadiu, bo ten challenge to mnie strasznie zaskoczył. I powiem pani, że pani mi dała nowe życie. Ja tak mogłem czymś zająć myśli, mieć jakiś cel w końcu. I to może ja pokażę, co ja przygotowałem. Oczywiście. To zaczynam. Wziąłem życie w swoje ręce, pomyślałem, nigdy więcej. Hajs i sława, przywileje, to są dawne, stare dzieje. Teraz nowy Robert stoi i niczego się nie boi. Transformacja nastąpiła, dzięki Nadii wielka siła. Rozwód, Szogun, klęcznik, Monia już nie zrobią mnie tu w konia. Bo ja jestem nowy człowiek, nie zamykam teraz powiek i nie cofnę się przed niczym. Jestem robowojownikiem, z panią Nadią team stworzymy. My wam jeszcze pokażemy. Brawo! Brawo, panie Robercie, tylko ja mam do pana taką ogromną prośbę, ponieważ ja teraz muszę tutaj sobie spokojnie taki malutki posiłeczek, bo za chwilę dzwoni się asystent do mnie. I wie pan, ci asystenci to jest gorzej niż wojsko. Reżim, reżim, jeszcze raz reżim, dobrze? To ja do pana oddzwonię i wszystko umówimy. No to papa, kochany, papa! No dobrze, to teraz czas, chwila dla... Nie no, on już się wdzwania i znowu będzie, że Nadia cały czas je, a nie pracuje. Tu schowam truskawę, o! No dzwonią dzisiaj jak do ZUS-u popostojowe, naprawdę zwariować można. O! Dzień dobry, pani Nadiu. Dzień dobry, panie Czarku, no już jestem. A. Pani Nadiu. Panie Czarku, ja panu coś powiem, no nie no, znowu tutaj się coś zepsuło. Ja panu powiem, że przez tę pandemię to ja sobie uzmysłowiłam, że my tak naprawdę żyjemy w bardzo dziwnym świecie, naprawdę bardzo dziwnym świecie. I te wszystkie problemy, które tak mieliśmy przed tą pandemią, to tak naprawdę jest nic, absolutnie nic. No dajmy na to taką, nie wiem, falę rozwodów. Panie Czarku, to tylko pokazuje, że wiele osób pobiera się z absolutnie nieistotnych pobudek, nie z miłości, a nie wiem, z konieczności, z jakichś
emocjonalnych zaburzeń chwilowych, nie wiem, uleganiu emocjom. Zresztą tak naprawdę o tę grupę to ja jestem absolutnie spokojna. Ci, co się kochają, po prostu zostaną ze sobą, a ci, co się nie kochają, rozejdą się i będzie wszystko w porządku. Ale powiem panu, że ja teraz jestem bardziej wstrząśnięta seniorami, wie pan? Straszne. Wie pan, to jest grupa społeczna, która jest teraz w największym kryzysie. A wie pan dlaczego? A wie pan dlaczego? Bo przez tę pandemię to oni są tacy osamotnieni. Tacy pozostawieni sobie. Dodatkowo są naznaczeni. No bo wiadomo, grupa podwyższonego ryzyka zachorowań, to wszyscy z troski nagle nie odwiedzają, ograniczają kontakty i co to pokazało? No panie Czarku, co to pokazało? Pokazało to tyle, że taki polski emeryt nie jeździ, jak nie wiem, niemiecki czy japoński, do Grecji na wakacje, do Włoch na wakacje, choć to jest naprawdę, to mnie tak bulwersuje. Rozumie pan? To mnie tak bulwersuje. Bo dlaczego tak jest? Ojej! Tuptuś przytuptał, mój kochany. Panie Czarku, pan chwilę poczeka, dobrze? Tuptusiu, mój drogi. No, ale wracając do tematu, bo chwileczkę musi pan poczekać, bo tuptuś tak zaginął na dwa dni, no to ja się z nim przywitam i zobaczę, czy on ma jakieś potrzeby, dobrze? No, ale wracając do tematu, to taki polski senior to całe życie ciężko pracował, rozumie pan? Tam, nie wiem, jest zasłużony, działa dla nas przecież, dla naszej tradycji. A co dostaje w zamian? Marną emeryturę, na którą nic, absolutnie nic nie wystarcza. Rozumie pan? No, to tak to teraz i pod na tej emeryturze zaczyna wychowywać wnuki. A jak już się odchowa, to nagle co się okazuje? Co się okazuje? Że zapominają o swoich dziadkach i babkach. Rozumie pan? Zapominają! No, to jak już zapominają, no bo to wiadomo, bo to senior źle ubrany, a to, nie wiem, kabanosika nie ma w lodówce, a to szyneczki nie ma, rozumie pan? No to jest dramat, to jest absolutny dramat. Takie społeczeństwo zapomnienia. Szok, absolutny szok. Och, ja pamiętam, panie Czarku, ja pamiętam. Ja pamiętam, jak ja byłam pierwszy raz w Toskanii. Boże, co to było za piękny okres w życiu. Ja byłam tam na kontrakcie, kiedyś to panu opowiem. No tuptuś, przestań tutaj, tuptuś, nie dotykaj kabelków, proszę cię. I w tej Toskanii, te plenery, te piękne drzewa, te brzoskwinie, te pomidory, rukola. Tuptuś! Tuptuś, proszę cię, no zostaw pancia, zaraz ci da sałatkę, tuptuś, spokojnie. I ja tam, zanim zaczęłam pracę, bo jak mówiłam, to ja pojechałam tam na kontrakt, rozumie pan, panie Czarku, to ja zamieszkałam u takiej włoskiej rodziny. Panie Czarku, szał, absolutny szał. Codzienne śniadania, obiady, kolacje, jak oni się kłócili, jak oni się kochali, cały czas razem, 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 razem. A w Polsce co? Oczywiście odwrotnie, panie Czarku. Tuptuś, spokojnie, proszę cię, zaraz pancia się wszystkim zajmie, naprawdę. No, to wracając do tego. Ale proszę pamiętać o tym, panie Czarku, że tak naprawdę, kiedy pamiętamy o seniorach? No kiedy? Wie pan? Wtedy, kiedy przychodzi emerytura, renta albo trzynastka. Wtedy nagle wszyscy pamiętają. Oh, a przecież my też kiedyś będziemy starzy, panie Czarku. Kiedyś też będziemy. Tak, tak, pani Nadiu, oczywiście ma pani rację. Tylko, że tak, ja mam teraz tutaj te 13 listów, na które mieliśmy wspólnie odpowiedzieć. Nie. Nie. Panie Czarku, jeżeli te listy znowu są o kotkach i pieskach, to ja po prostu zwariuję. Pan sam popatrzy. Dwa o kotkach, trzy o chomikach, papuszka, znowu kotek, komik. Ja kocham zwierzęta. Ja naprawdę kocham zwierzęta, a najbardziej mojego tuptusia, tak? Kocham zwierzęta. No ale co? Przecież tutaj zwariować można. Można. Jak się czyta w internecie, to nagle tak. Pieski ze schroniska adoptujcie. Zbieramy na operację kotka i tak dalej, i tak dalej. A seniorzy co? Może by taką, nie wiem, zbiórkę dla seniorów? Z jaskrą na przykład. Babcie z jaskrą. No to jest po prostu czysta hipokryzja. Czysta hipokryzja. Panie Czarku, ja sobie tak myślę, że może zamiast tyle czasu, jakbyśmy zwierzaczkom poświęcali, to taki jakiś, nie wiem, wolontariat byśmy wymyślili. Wolontariat dla seniorów. O, ja taki ogłoszę. Co pan na to? A wie pani Nadiu, że to jest świetny pomysł. Bo w ogóle, tak, ma pani bardzo dużo racji. Bo w naszym kraju i w ogóle w naszej cywilizacji to rzeczywiście starość jest w ogóle wypierana. Ja nie wiem, ludzie rzeczywiście zapominają o jakiejś równowadze w życiu, że ważne jest dawanie i branie. No. To jest po prostu bardzo ważne.
No, na przykład my, o, znaczy, nasze środowisko. To znaczy, no tak, my jako środowisko twórcze mamy taki dom aktora weterana scen polskich w Skolimowie. I Związek Artystów Scen Polskich organizuje zbiórki pieniędzy i po prostu opiekuje się starszymi ludźmi teatru. Wie pani, to oni tam w ogóle to mają jak w tych amerykańskich filmach, no. Tam normalnie ten dom to seniora, to jak na Florydzie takie domy seniora. Tam jest w ogóle bardzo fajnie, sympatycznie i przyjemnie. No to fantastycznie, no. Ale panie Czarku, jak pan tak opowiada, to pana to środowisko to takie całkiem święte nie jest, a w gazecie tak chyba piszą prawdę, co się dzieje. Nie no, pani Nadiu, no nie, no wie pani, no idiotów to też i nie brakuje, ale ja przynajmniej staram się zachować równowagę. Panie Czarku, ja tutaj mam, zaraz znajdę, taki długi wywiad z aktorem z teatru dramatycznego, z tym, co grał w takim serialu Niania. I on opowiada o tych waszych wszystkich spiskach i intrygach, panie Czarku. Pani Nadiu, no wie pani, jak jest z tymi w teatrze, z tymi troszkę mniej zdolnymi, prawda? No, zawsze szukają wrogów. No tak. Panie Czarku, ja to wiem. Tak naprawdę zamiast zmienić teatr, to oni szukają, żeby tak mącić. A aktor to przecież taki, nie wiem, zawód wędrowny. Taki zawód poszukiwaczy. O, poszukiwaczy, bardzo ładne. A jak się tak zasiedzi w jednym miejscu, to tak naprawdę jest coraz gorzej. Ja to tak naprawdę myślę, panie Czarku, że to jest wam w ogóle potrzebna jakaś taka reforma, takie odświeżenie. To znaczy, no bo jak ci dyrektorzy teraz są na tych, jak to się nazywa, kontraktach, prawda? No to tak naprawdę taki dyrektor powinien mieć też na kontrakcie tych wszystkich aktorów i jak on zaczyna, to zaczyna z tymi aktorami i jednocześnie kończy. To od razu by oczyściło całą sytuację. To byłoby naprawdę bardzo uczciwe. No dobrze, ale wróćmy do tych seniorów. Panie Czarku. No tak, właśnie. Wróćmy do naszych seniorów. A właśnie. A wie pani, pani Nadiu, a może to jest świetny pomysł zrobić właśnie taki wolontariat, żeby spędzać czas z seniorami. Na przykład pomagać im, pójść im po zakupy, ale też posiedzieć, porozmawiać, poczytać. Czasami nawet może pójść na spacer. Ja to w ogóle, wie pani, zrobię taki rekonesans. Takie rozeznanie w moim środowisku, zapytam kolegów, koleżanki, może na przykład, który by miał czas albo ochotę? Świetny pomysł. Ale panie Czarku, my musimy napisać do rządu. Tak myślę. Do samego premiera. Bo wie pan, te wszystkie tarcze, te antykryzysowe, to tak naprawdę dotykają wszystkie przestrzenie, ale nie dotykają seniorów. Rozumie pan? Nie dotykają tych osamotnionych. To my im w ten sposób pomożemy. Zobaczy pan. Nie no, panie Nadiu, no to już może bez przesady. Ale próbować trzeba. Dobrze, to ja w takim razie kończę, panie Czarku. Pan się zajmie tymi wszystkimi rzeczami, dobrze? A ja dalej działam, okej? Okej. To do widzenia, panie Czarku. Tup, tuś! Tup! Tup, tuś, dlaczego dorwałeś te truskawki? Tup, tuś! Nie, no przecież to jest jak jakiś telesprzedaży, no. Dzień dobry, pani Olgo. Co słychać? Dzień dobry, pani Nadiu. Chciałam pani podziękować. Miała pani jak zwykle rację. Rozmawiamy teraz z Norbertem. Codziennie zrobiliśmy sobie listę tego, od czego chcemy zacząć. Po prostu oboje się zagoniliśmy, ale nie przestajemy się kochać i będziemy o siebie walczyć. No i to jest dla nas najważniejsze. Ja teraz łapię dystans. Wracam powoli do siebie. Myślę, że dobrze nam zrobi ta rozłąka w spokoju, bez złych emocji, prawda? Omówimy wszystko po kolei, co zrobić z naszym życiem. No i zastanowimy się, co wspólnie chcemy. Naprawdę, pani Nadiu, jestem teraz szczęśliwa. I naprawdę mam mnóstwo takich dobrych myśli, pozytywnych, że to się wszystko ułoży. A, no i oczywiście... też sobie pomyślałam, że jednak chyba trochę pani pomogę z tymi seniorami, co? Tak sobie pomyślałam, że może bym wzięła, nie wiem, siódemkę, dwunastkę, siedemnastkę, dwudziestkę, dwójkę, jeżeli chodzi o bloki. Co pani na to? Ciekawe, jak tam wygląda sytuacja. A, jeszcze a propos tego Hot 16 Challenge. Znaczy, ja dziękuję za nominację, tylko że jednak, wie pani, rap to nie jest moja najmocniejsza strona i ja nie jestem pewna, czy to się tak uda i...
Znaczy, ciężko pracuję nad tymi wersami, ale naprawdę nie jestem tego pewna. Stop! Pani Olko, a ten challenge to dla kogo? Dla pani czy dla medytków? Może trochę refleksji, co? Refleksji. Teraz niech się pani szykuje, my się zajmiemy seniorami. Rozumie pani? Pójdziemy grać w brydża. Umie pani grać w brydża? Jak pani nie umie grać w brydża, to tak naprawdę pani, nie wiem, przyniesie ciasto, pozna pani seniorów, będzie wszystko pięknie i wspaniale. Rozumie pani? No to co? Za 15 minut się widzimy? 20 minut? 10. Tak.